jest rękojmią sukcesu. Wiara człowieka jest rękojmią sukcesu. Dlatego tak bardzo Bóg chce, abyś wierzył. Dlatego tak bardzo Bóg chce, abyś mu ufał, bo to jest rękojmia sukcesu. Bóg chce szczęścia człowieka. On chce jego szczęścia. Sługami Bożymi stają się ludzie szczęśliwi. Najpierw jesteś szczęśliwy, potem wybierasz służbę, decydujesz się wszystko poświęcić. Robisz to z wdzięczności. Bo najpierw musisz być szczęśliwy, a żeby być szczęśliwym, trzeba wierzyć. I żeby być coraz szczęśliwszym, trzeba coraz bardziej wierzyć. Dlatego tak bardzo Bóg chce, abyśmy wierzyli. Ja słyszałem mnóstwo kazań, jak jeszcze byłem w religijnych jakichś kościołach tam lata temu, o tym, jak to Bóg działa poza naszą wiarą. Tłumaczono nam to, wykładano, dawano przykłady z Biblii. Oczywiście to wszystko były bzdury. Ale zauważyłem w ogóle coś takiego, co jest moim zdaniem antychrystyczne, mocno antychrystyczne. To jest właśnie to, że im bliżej czasów końca, tym bardziej takie rzeczy jak na przykład wiara, czyli fundamentalne rzeczy, są spychane na margines życia. Różne rzeczy się uczy ludzi, ale jakby tych, które są najistotniejsze, się nie porusza. To jest antychrystyczne. To jest duch antychrysta. Wiecie, antychryst zrobi mega robotę w Kościele. Antychryst tak podniesie Kościół, jak Kościół nigdy nie był podniesiony. Antychryst nabuduje tyle kościołów, że szok. Gdzie Kościół na Kościele. Rozumiecie, o czym mówię? Tak zrobił antychryst, nie będzie niszczył kościołów. Nie, to nie będzie, wiecie, muzułmanie z długą brodą, który z bazuką wpada i tak. On będzie budował kościoły, budował. Tylko to będą kościoły, w których nie będzie Chrystusa w centrum. W ludzkich sercach on nie będzie tego Chrystusa tam. Rozumiecie? Nie to, że nie będzie się mówić o tym, będzie się zawsze mówić. W tych kościołach się będzie mówić, że Jezus umarł za nasze grzechy, wstał z martwych, to wszyscy będą wiedzieli. Tak jak dzisiaj w kościele katolickim w naszym kraju każdy wie, że Jezus umarł za nasze grzechy i wstał z martwych. Każdego na ulicy zapytasz. Tak, tak, pewnie. Nawet jak nie wierzy, to on wie. To tak jest. On nie wierzy, no, ale to tak jest. Tak. To tak na pewno jest. Dlatego naszą rolą jest w pewnym sensie bycie proroczymi stróżami fundamentów. Jesteśmy proroczymi stróżami fundamentów. Rozumiecie, o co chodzi w apostolstwie? To są proroczy strażnicy fundamentów. Apostołowie zawsze kierowali kościołami od początku. Nie kierowali nimi ci, którzy tam byli jako przywódcy tych kościołów. Bo to apostołowie ich tam ustalali. Biskupów, prezbiterów. To oni to robili, to apostołowie. I apostołowie stali na straży. Na straży stali. Zawsze tak było. To był ten ruch apostolski. Wiecie, że to było tak, jak... Niektórzy z was może się tym nie interesowali, się tym bardzo interesowali, jak to było. Tam było tak, że był kościół, jakiś powstał jakiś kościół. 1500 lat temu na przykład, czy 1700 lat temu, wiecie, była jakaś tam wspólnota i oni coś sobie wytworzyli, a tam potem przychodził apostoł i im wszystko zburzył. I mówię, to nie jest tak, to nie jest tak, to nie jest tak, to nie jest tak. Pierwszy taki konflikt nowożytnego kościoła, to jest konflikt między apostołami a biskupami wspólnot.
Rozumiecie? Bo biskupowie wspólnot, oni tworzyli jakąś kulturę religijną. Tam przychodzi apostoł i to psu. I mówię, to nie tak. To tak. Jesteśmy, nasz ruch stoi na straży. Dlaczego na straży stoimy akurat fundamentu? Bo fundament daje ludziom realne zwycięstwo w życiu. Rozumiecie? Bóg po to dał swoje prawdy, żebyśmy za pomocą tych prawd odnosili sukcesy. Po to dał te prawdy. To z miłości nam dał te prawdy. Z miłości. To jest ta miłość Jego właśnie. I wiara jest czymś, dlaczego straży mamy stać. Bez wiary nie można mieć bliskości z Bogiem. Żyjąc w niedowiarstwie, obrażamy Boga. Nie obrażamy Go przez to, że wyzywamy Go, mówimy o Nim źle. Nie obrażamy Go przez to, że w ogóle, nie wiem, czy zauważyliście, Jezus nigdy nie denerwował się na ludzi, którzy grzeszyli. Nie wiem, czy wy to zauważyliście. Ja nie widziałem, żeby On kiedyś opiechał prostytutkę za to, że jest prostytutką, złodzieja za to, że jest złodziejem. W ogóle absolutnie. Odszedł do złodzieja zawodowego, takiego jak był, którym był Mateusz. Rozumiecie? I go zaprosił do apostolstwa. Mówi, zostaw to wszystko, chodź tutaj. Przecież to był przestępca, człowieku. Przestępca. Przestępca. To był przestępca społeczny i to był przestępca religijny. On się... Dlaczego jego faryzeusze to tak nie lubili? Bo Jezus się otoczył takimi typami. To tak jak Dawid się otoczył takimi typami. Pamiętacie, jaki Dawid miał? Pierwsza grupa. Grupa w ogóle... Pierwszy Izrael, co to było. No. Dawid i 400 rzezimieszków, wyjętych spod prawa, nie płacących swoich należności. Napisane było, wszyscy, którzy mieli długi, uciekali przed wierzycielami, lgnęli do Dawida. I tych, których ścigali. To tak Dawid stworzył, będzie miał grupa Dawidowa. Teraz się mówi, prawda? Rozumiecie, no tak. Takie historie. A potem wokół Jezusa gromadzili się tacy. Taki element patologiczno-wywrotowy, który absolutnie był przeciwny temu, prawda, co w ogóle społeczeństwo, za co społeczeństwo mogło nagrodzić. Jezus był szykanowany za to. Dlatego się nie denerwował na grzeszników. Ale Jezus się denerwował. Na parę rzeczy się denerwował. I na jedną się denerwował najbardziej zawsze. Na niedowiarstwo. On aż cały chodził. Ile jeszcze z wami będę? I jeszcze wiary nie macie? Tyle rzeczy wam pokazałem od Ojca. Jeszcze nie wierzycie? Rozumiecie? Przyjrzyjcie się temu, jak czytacie Biblię. Zobaczcie. Nawet religijni faryzeusze dostawali mniejszy opieprz niż niewierzący ludzie z jego środowiska. Niewierzący ludzie z jego środowiska zawsze dostawali największy opieprz od niego. Tak było zawsze. No i ile z wami już jestem? Filipie, tyle z tobą jestem. Jeszcze Ojca nie widziałeś? 3,5 roku się ze mną bujasz, Filipie. Patrzysz mi w twarz. Jeszcze Ojca nie widziałeś? Rozumiecie? Dlaczego Jego tak to irytowało? Czemu On był taki poirytowany tym? Bo On wiedział, że to jest ich waluta. On wiedział, że jak oni nie będą chodzić w wierze, to diabeł ich pozawija. To diabeł zniszczy dzieło Boże. On to wiedział. On to wiedział. To tak jak dobry ojciec chce, żeby jego dziecko posiadało odpowiednie uwarunkowania do życia. Rozumiecie? Dobry ojciec nie bierze dziecka swojego i nie mówi, wiesz co, opłacę ci studia, na których nauczysz się zbierać pocztówki. Nie. Dobry ojciec pcha go na dobrą uczelnię.
Dobry ojciec chce, żeby on miał dobre życie finansowe. To jest dobry ojciec. A kretyn, rozumiecie, to powie, tak, rób co chcesz sobie, jesteś wolny. To kretyn tak robi, to nie robi tak dobry ojciec. A Bóg jest dobry ojciec. I dlatego ciśnie na to, abyśmy wierzyli.